ważnym punktem właśnie w takiej zmianie jakościowej jest oddech. Jeżeli się zastanowimy nad oddechem, to pierwszą rzecz, którą wykonaliśmy przychodząc na ten świat, to był oddech. Kto nie odetchnął na czas, to dostał klapsa w pupę, prawda, jak się zaraz po swoim urodzeniu, żeby zaczął krzyczeć, żeby złapał powietrze w płucach. Nieudnocześnie, jeżeli ktoś kończy swoje życie, to kończy się ono, często mówimy, wydał ostatnie dźwięk, prawda? Czyli też kończy się oddech, kończy się to życie fizyczne, materialne. I mamy tutaj pierwszą ważną wskazówkę, że absolutnie tym, co jest wspaniałym narzędziem, jest naszą taką wskazówką i pomocą, jest oddech. To nam towarzyszy przez całe życie. Dzięki oddechowi nie tylko możemy lepiej się rozwijać, dotlenić. Na gruncie jogi mówi się, że każdy oddech to też pozyskiwanie sił witalnych. Te siły witalne, siły życiowe nazywają się w sanskrycie prana. W Polsce próbowano przetłumaczyć prawie 100 lat temu to określenie prana, używając określenia fluid albo eter, ale ani jedno, ani drugie określenie się nie przyjęło. No i można powiedzieć, że także ze względu na słowo eter, które miało swoje inne tam konotacje, no może dobrze, że te sformułowania się nie przyjęły. Natomiast prana jest tak samo tym samym, co Chińczycy nazywają chi, Hawajczycy nazywają mana. Jeszcze są, praktycznie można powiedzieć, że w wielu starych kulturach i systemach zdrowotnych powstały osobne nazwy na to coś, co jest związane z oddechem i tą potężną siłą, jaką ze sobą niesie. Jeżeli chodzi o jogę, znowu do tego wrócę, mamy tutaj bardzo ważną wskazówkę, mianowicie, że jako ludzie jesteśmy nie tylko ciałem fizycznym, ale ciałem energetycznym. I ta energia nasza może być większa, może być zrównoważona, może być odpowiednio skierowana dzięki prawidłowemu oddechowi. Cały system oddechowy wydzielony w jodze nazywa się pranayama. I taki zwykły kurs pranayamy trwa mniej więcej 3 lata. Od czego się zaczyna? Zawsze najważniejsi są uczestnicy, czyli to, jakie mają nawyki, jeżeli chodzi o oddychanie i co tam z tego prawda, wynika. Więc pierwszy ważny element, który się pojawia, to, żeby sobie uświadomić, co bierze udział w oddechu, jakie części naszego ciała. No więc mamy układ oddechowy, czyli nozdrza, tutaj właśnie te wszystkie przewody, mamy ostrzela i mamy płuca. Prawda? To mniej więcej tutaj te podstawowe elementy. I cóż my tutaj mamy? No i to jest ten pierwszy rzut. Potem jest dyskusja, mianowicie taka, że wiemy o przeponie. Większość z nas już słyszała o przeponie. Czy przepona jest częścią układu oddechowego? Nie jest. Nie jest. Bardzo dobra odpowiedź. Nie jest. Natomiast jest mięśniem oddechowym, poprzecznym. Przepona, kiedy opada w dół, masuje cały splot słoneczny. Po co nam jest splot słoneczny? No po pierwsze mamy tutaj żołądek, dwunastnicę, wątrobę, pęcherzyk żółciowy, tu nieco niżej, trzustkę i z lewej strony śledziony. I można powiedzieć, że to jest nasze centrum energetyczne, to jest nasz piec. Jeżeli ktoś ma piec czy kominek w domu, do którego wrzuca drewno albo węgiel, to wie, że nawet jak wrzuci bardzo dobre drewno, bardzo świetny węgiel, jeżeli nie ma dojścia do kominu, do komina, nie ma powietrza, to zostaje bardzo dużo resztek, bardzo dużo dymu i nie ma ciepła. I u wielu ludzi niestety jest coś takiego, co się od strony medycznej nazywa paradoks tlenowy. Ten paradoks tlenowy zazwyczaj się objawia tak, że komuś tutaj coś wystaje pod żebrami. Tak, dlatego, że to jest ta pierwsza oznaka zewnętrzna tego paradoksu. Ale co z tego wynika? Mianowicie coś takiego, że ktoś zjada bardzo dużo jedzenia, ponieważ chce nabrać energii.
i paradoksalnie po zjedzeniu kilka minut już może odczuwać senność, a nawet zaobserwuje, że jak zje mniej, to jest jakoś bardziej żwawia, jak zje więcej, to w ogóle nic mu się nie chce. No i zaczyna tutaj popadać w jakieś dziwaczne obyczaje żywieniowe, a ten człowiek po prostu ma tak mało tlenu, że tego tlenu nie wystarcza nawet na strawienie tego, co zjada. I stąd właśnie te wszystkie problemy. Przepona, można powiedzieć, że w pewnym sensie działa jak taki tłok, który powoduje podciśnienie i w momencie, kiedy zaczynamy to przeponowe oddychanie, czyli brzuch idzie do przodu, to wtedy wciągamy powietrze do płuc jak najniżej, prawda? A potem wydychamy i wydychamy, oczyszczamy płuca. I to jest pierwsza część tego elementu oddechowego, czyli tak, nie będziemy sobie zaraz ćwiczyć. Więc przepona nie jest częścią, ale jest niezwykle istotnym składnikiem tego właśnie oddechu. Na gruncie jogi mamy bardzo dokładny opis dotyczący krążenia energii w organizmie. Między innymi wspomniałam, że my najczęściej w naszym kręgu kulturowym kojarzymy, że ktoś jak jest słaby, to ma jeść. Prawda? To jest, to wiemy o tym, że to tutaj jest potrzebne. Tymczasem tej energii spożywienia to jest, liczy się, że to może być 30% maksymalnie. A poza tym jest oddech i jest właściwe uruchomienie energetyczne. Jak to wygląda? Otóż mamy dwie strony ciała.